Siemano, Bartek z kompanii Szostek z tej strony i w tym filmie chciałem Wam po prostu wytłumaczyć, dlaczego niezależnie od tego, ile ćwiczysz i jaki typ sylwetki masz, bo takie firmy wiem, że są popularne, że to niby tylko na początku można robić rekompozycję, że możesz robić rekompozycję i pogadamy też o tym, jak to zrobić, ale możesz robić rekompozycję i to jak najbardziej jest możliwe, żeby spalać tłuszcz i budować mięśnie jednocześnie. I wiesz co? Już to robisz! Że mówimy sobie, dlaczego tak można zrobić i powiem też Ci, jakie podstawowe elementy musisz mieć wprowadzone, żebyś mógł w ogóle takie coś zastosować. Moją misją na tym kanale jest przede wszystkim samemu sobie zbudować takie życie i takie ciało, jakiego ja chcę, czyli silne, sprawne, atrakcyjne, takie, które mi pozwoli nie tylko wyglądać zarąbiście, ale też czuć się zarąbiście, także dzielę się z Wami na tym kanale tym, co dla mnie jak do tej pory zadziałało, więc jak Cię to interesuje, chcesz dołączyć sobie do mojej grupy ludzi, którzy się jeszcze w życiu nie poddali, nie zrezygnowali z takiego ciała, jakie faktycznie chcesz mieć, takiego maszyna, to zostaw mi suba na kanale i będę dalej starał Ci się pomagać. Teraz większość ludzi wierzy w to, że nie da się robić tych dwóch rzeczy jednocześnie, czyli nie da się budować mięśni jednocześnie i nie da się redukować tłuszczu jednocześnie, czyli albo budujesz mięśnie i wtedy masz wysokie budowanie mięśni i wysoki tłuszcz, albo redukujesz i wtedy masz niskie budowanie mięśni, albo nie masz budowania mięśni i masz niski poziom zawartości tłuszczu na ciele. Teraz ja zawsze byłem fanem takiego podejścia, żeby się nie zalewać budowając masę mięśniową, bo nie widziałem w tym za bardzo sensu, zawsze lubiłem budować czystą masę mięśniową. I wiem, że to jest możliwe na moim własnym przykładzie, bo to jest zawsze w ten sposób, w który ja to zrobiłem, z drobnymi wyjątkami. A z tym, że nie można mieć obu tych rzeczy jednocześnie, bardziej chodzi o to, że nie można mieć obu ekstremów jednocześnie. I teraz o co mi chodzi? Mamy tutaj budowanie mięśni, z tej strony jest niskie budowanie mięśni, praktycznie nic nie budujesz, z tej strony mamy wysokie budowanie mięśni, czyli takie maksymalne tempo, w jakim będziesz w stanie budować masę mięśniową, a tutaj mamy ilość tłuszczu na Twoim ciele i z tej strony mamy niski tłuszcz, czyli takie bardzo wycięcie, taka naprawdę niska, wyżyłowana tkanka tłuszczowa poniżej 10%, a z tej strony mamy wysoki tłuszcz, czyli te paręnaście procent tkanki tłuszczowej, gdzie swobodnie możesz budować mięśnie. I teraz, to nie jest tak, że nie możesz tych dwóch rzeczy robić jednocześnie, ale nie możesz oczekiwać, że będziesz budował maksymalną ilość mięśni, jeżeli przekroczysz to ekstremum, czyli ten naprawdę niski poziom tkanki tłuszczowej poniżej 10%. Wtedy nie będziesz w stanie maksymalnie już budować masy mięśniowej i z kolei tutaj na to ekstremum nie wejdziesz, czyli nie będziesz budował masy mięśniowej w najszybszym możliwym tempie, w jakim możesz. Co nie znaczy, że w całym tym zakresie, czyli pomiędzy tym ekstremum, nie możesz tego robić, tak? Czyli jak najbardziej możesz budować mięśnie i nie być super wyżyłowanym, mieć niski poziom tkanki tłuszczowej, ale powyżej tych 10%, żeby to było faktycznie wystarczające dla Twojego ciała, żeby ono mogło sobie z tego czerpać. I tak samo mamy drugie kółko, czyli że na redukcji, kiedy masz ten ekstremalnie niski poziom tkanki tłuszczowej, tak, nie możesz oczekiwać, że będziesz miał maksymalny poziom budowania masy mięśniowej. Jeżeli próbując budować tą maksymalną ilość masy mięśniowej, czyli wchodzić w to ekstremum tutaj największego budowania mięśni, nadal będziesz się przejmował, żeby jednocześnie nie wyjść z tego ekstremum bardzo niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, to kółko się nie rozszerza, ono nie może być większe, możesz je tylko przesunąć. No i tak samo działa w drugą stronę, jeżeli nadal będziesz chciał budować maksymalną ilość masy mięśniowej i będziesz jednocześnie starał się wejść w ten ekstremalnie niski poziom tkanki tłuszczowej, czyli poniżej 10%, no to nigdy Ci się nie uda, bo zawsze to kółko ci tutaj nie starczy, więc musisz obniżyć trochę poziom budowania masy mięśniowej, musisz zaakceptować to, że nie będziesz robił już takiego progresu, nie pójdziesz tak bardzo siłowo w górę, ale za to wtedy możesz się dociąć, tak? Czyli możesz mieć troszkę więcej tłuszczu i nadal budować maksymalną ilość masy mięśniowej, albo możesz budować trochę mniej mięśni, ale mieć za to bardzo wyciętą sylwetkę. Czyli na przykład, jeżeli próbujesz budować masę, to nie ma problemu z tym, żebyś budował masę na dosyć niskim poziomie tkanki tłuszczowej, powiedzmy te 11-12%, tak? Bo twoje ciało nie potrzebuje aż tak dużo nadwyżki kalorii, bo ono jest w stanie budować, nawet jako początkująca osoba, maksymalnie 1 kg masy mięśniowej na miesiąc, jak zrobisz wszystko idealnie. A 1 kg masy mięśniowej na miesiąc to jest tylko 250 kalorii nadwyżki dziennie i Twoje ciało nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby wziąć sobie te kalorie z magazynu tłuszczu, który już masz na swoim ciele. To nie muszą być kalorie z jedzenia, które w siebie wkładasz. Twoje ciało bierze też kalorie z tłuszczu, który już masz na swoim ciele, więc nie musisz wcale
jeść dużo ponad nadwyżkę. I tak samo działa to też w drugą stronę, czyli na redukcji, o ile nie oczekujesz ekstremum budowania masy mięśniowej, to też będziesz ok. Nawet poniżej tych 10% tkanki tłuszczowej zbudujesz trochę mięśni, bo twoje ciało też nie jest głupie i nawet jeżeli ma mało kalorii do dyspozycji, to jeżeli bodziec się powtarza i cały czas obciążasz to ciało, to nawet z małej ilości kalorii twoje ciało będzie starało się wydysponować trochę kalorii na to, żeby móc utrzymać siłę i zbudować nową masę mięśniową, więc zbudujesz trochę masy mięśniowej na bardzo niskim poziomie tkanki tłuszczowej, ale to nigdy nie będzie ekstremum. No i musisz pamiętać, że im niżej z tym poziomem tkanki tłuszczowej schodzisz, tym ciężej będzie w ogóle cokolwiek zbudować, nie? Teraz co z takich podstaw powinieneś wprowadzić moim zdaniem, żeby móc jednocześnie redukować tkankę tłuszczową na sobie i budować masę mięśniową. Po pierwsze, trening siłowy na podstawowym planie opartym na podstawowych, fundamentalnych ruchach wielostawowych twojego ciała, podstawowych wzorcach ruchowych, które będą budowały twój szkielet masy mięśniowej i na progresywnym przeładowaniu tego planu, czyli zwiększaniu w danym zakresie powtórzeń, załóżmy między 10 a 12 powtórzeń, jak masz dany zakres ćwiczenia, to w danym zakresie powtórzeń, zwiększaniu najpierw powtórzeń, aż wszystkie twoje serie znajdą się w danym zakresie, załóżmy 12, 11, 10 i 10, tak? Wszystkie cztery serie. I do tego dodawanie najmniejszy możliwy ciężar, czyli dodaję do tego załóżmy 1,25 kg i znowu staram się zrobić się o tyle silniejszy, żeby wszystkie moje serie znowu znalazły się w tym zakresie, czyli znowu załóżmy 12, 11, 10, 9, potem 12, 11, 10, 10 i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz to, żeby redukować tkankę tłuszczową, ale jednocześnie móc budować masę mięśniową, to twoje posiłki to muszą być posiłki, które będą składały się z większości nieprzetworzonych składników, z pełnowartościowych produktów i musisz mieć odpowiednio wysoką zawartość białka w diecie, więc to co ja bym polecał to taki prosty system jedzenia, gdzie bierzesz sobie 4 posiłki w ciągu dnia i każdy z tych posiłków jest złożony z mniej więcej tych samych elementów, czyli masz w tym źródło nieprzetworzonego białka, czyli takie rzeczy jak mięso, wołowina, wieprzowina, kurczak, indyk, mięso z ryby, jaja, tego typu rzeczy. Do tego bierzesz sobie źródło tłuszczy. Jeżeli to źródło mięsa było w miarę chude, tak, czyli na przykład wybrałeś kurczaka albo indyka, albo jakąś chudą rybę i tam nie było za dużo tłuszczu, to dodajesz sobie jakieś źródło tłuszczu, czyli na przykład oliwa z oliwek, jakąś czekoladę, jakieś awokado, jakieś coś, orzechy, coś tego typu, co będzie dodatkowym źródłem tłuszczu dla ciebie, albo właśnie jakiś kawałek dodatkowej tłustej wędliny, czy coś takiego. I do tego dodajesz źródło nieprzetworzonych węglowodanów, czyli albo w formie jakichś warzyw, albo w formie ziemniaków, batatów, ryżu, tego typu rzeczy. No i do tego między posiłkami i do posiłków jesz sobie owoce. Tak, no i wiadomo, zachowujemy zasadę minimum te 80-20, czy tam 90-10, czyli żeby znaczna większość twoich posiłków była nieprzetworzona. Wiadomo, że raz na jakiś czas trafi się coś bardziej przetworzonego, bardziej rekreacyjnego dla przyjemności. No i zjadaj w ciągu dnia takie porcje białka, żeby pod koniec dnia wyszło ci między 1,6 do 2 gram białka na kilogram twojej nieodtłuszczonej masy ciała. Taka kalkulacja dla mnie zawsze działała. Do picia tylko woda albo takie rzeczy, które nie są zbytnio cukrzone, napakowane jakimiś chemikaliami i innymi takimi rzeczami, bo nie chcemy zatruwać organizmu i nie chcemy ładować w siebie nadmiernych kalorii, bo o to w całym tym systemie chodzi, że jeżeli będziesz jadł takie nieprzetworzone produkty w znacznej większości, to nigdy nie będziesz w stanie zjeść ich za dużo, bo one są zbytnio sycące dla twojego organizmu i twój organizm wygasi ci apetyt. Dopiero jak jesz za dużo takich wysokokalorycznych, które mają niską gęstość odżywczą, wtedy twój organizm łaknie coraz więcej kalorii, bo nadal nie dajesz mu składników odżywczych, a on właśnie z tych składników chce. Kolejna rzecz, wysypiaj się. Jak się nie wysypiasz, to masz o wiele większe problemy z poczuciem głodu w ciągu dnia, podejmujesz gorsze decyzje dla siebie, twój organizm jest o wiele gorszy w spalaniu tłuszczu i przerabianiu go na energię, a o wiele bardziej skłonny do zatrzymywania go na sobie, masz o wiele gorsze wyniki siłowe na siłowni. Kolejna rzecz to cardio, ono znacznie ułatwi ci redukowanie tkanki tłuszczowej na sobie, a jednocześnie pozwoli ci zjadać więcej pożywienia w ciągu dnia, będziesz mniej głodny, a nadal będziesz generował sobie ten deficyt kaloryczny, żeby pozbywać się tej nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. A do tego poprawisz swoją kondycję, w treningu siłowym również będziesz w stanie regenerować się szybciej między seriami, będziesz w stanie robić szybsze treningi. 3 sesje w tygodniu takiej 15-minutowej sesji interwałów, czyli maksymalnego wysiłku i odpoczynku na zmianę, albo taka dłuższa sesja 30-45 minut stałego tempa, takiego mniej więcej 4 w skali do 10, jeżeli chodzi o wysiłek, czyli takie, że możesz swobodnie gadać,
ale już powoli ci zaczyna brakować oddechu. Musisz zapisywać swoje serie i powtórzenia i musisz wiedzieć, jaką wagę masz z tygodnia na tydzień, patrzeć na to, jak twoje ciało wygląda w lustrze i jakie liczby pojawiają się na wadze, bo tylko na tej podstawie będziesz wiedział, czy dobrze ci idzie. Jeżeli redukujesz tkankę tłuszczową, to patrzysz, czy waga idzie w dół, a jeżeli idzie w dół, to czy twoja siła nadal jakby rośnie, czy już na przykład może weszłeś w to ekstremum niskiej tkanki tłuszczowej i masz zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej, albo w drugą stronę, jeżeli starasz się nabierać masy mięśniowej, to czy nabierasz tej masy? Jeżeli nabierasz, to czy ona rośnie w maksymalnie tym tempie 1 kg na miesiąc, bo jeżeli rośnie szybciej, to znaczy, że nabierasz prawdopodobnie trochę za dużo tłuszczu, albo jeżeli nie rośnie, to czy przypadkiem nie trzymasz się z kolei tego ekstremum zbyt niskiej tkanki tłuszczowej i nie utrudniasz sobie tym budowania masy mięśniowej. Także mam nadzieję, że ten filmik ci trochę tą sytuację rozjaśnił. Jakbyś szukał dla siebie programu, który jest prosty i powtarzalny, to możesz sobie moje zobaczyć. To jest dosłownie to, na czym ja trenuję, a mam to serio, solidnie zrobione. A zadbają też o twoją mobilność twojego ciała, bo nie chcę, żebyś był tylko takim sztywnym klockiem, tylko oprócz tych mięśni jeszcze miał w sobie trochę sprawności, bo tylko w takie ciało wierzę, bo tylko takie będzie ci przydatne. Jak chcesz mi pomóc rozwijać mój kanał i moją misję, to pamiętaj, żeby zostawić mi pod spodem komentarz i łapkę w górę, bo one mi najbardziej pomagają, wtedy więcej osób zobaczy ten film. W ogóle jak masz jakiegoś znajomego, któremu by się przydało go zobaczyć, to też mu go wyślij, to też mi pomaga. Zostaw sobie suba na kanale, jak chcesz, żebym dalej ci wyskakiwał i dalej ci pomagał. I widzimy się w następnym. Na razie.